Ahoj! Mateusz SS to się z tej strony i kolejny odcinek Zagrajmy w Golden Sandal Stage. Jak widzicie, dzisiaj mamy znowu Gaia Rock, gdzie tym razem pokonujemy serpenta. Ale, drogi Mateuszu, ostatnio zobaczyłeś z tą bestią i walka z nią wyszła na chorą. Cóż. Wiem, jak to się ostatnio zakończyło. Ale tym razem nie popełnię tych błędów, co ostatnim razem. Dobra. Tu jeźdźmy tylko po skrzynię. Tu zjeżdżamy. I idziemy w tę stronę. To nam podpowiada, co tu robić. Ta głowa podpowiada nam, co tu mamy robić. Musimy użyć odpowiedniej psajnerki, której Szeba akurat nie posiada. Poczekajcie. Zmienię tylko dżiny. I to powinno zrobić sprawę. Oooo! I tu mamy zablokowaną drogę przez kolumnę. Ale kim Felix by był, gdyby nie mógł tej kolumny tak po prostu lekko przesunąć? Niestety znowu musimy w ten sposób. Dobra, dostaliśmy się już. I kolejna walka. Ten razem jednak nie będzie cięć, bo zapewne nie widzieliście jeszcze sądu. Więc pomyślałem, że wam go pokażę. O ile Jenna najpierw meteorem nie rozwali wszystkiego. Najwyraźniej w tej walce nie było mi to dane. W każdym razie te walki przynajmniej nie zresetowały nam kolumny. Idziemy w te. Może tu na dole coś mamy, po co ma to iść? I zdaje mi się, że tu jest Japonia. A to ślepy zaułek, czyli żeby iść dalej, musimy użyć Sajderki. Dobra. Tym razem zobaczycie sąd akcji.
Proszę. Oto i są. Widzicie wielki anioł z paszczą lwa zamiast belki. Strzela w ziemię i powstaje ogromna fala uderzeniowa, która rani wszystkich przeciwników. Ale cóż, ale co tu kryć? Samony w tej grze zawsze waliły wszystkich przeciwników. I nawet przez myśl mi nie przeszło, że można przetrzymać. To musimy użyć Psynemu i wiatru, żeby właśnie. I pamiętajcie, że nie możemy tu skakać. Skakać w górę, więc jeśli liana jest nad nami, to i tak jej nie złapiemy. Te głowy to podpowiedź. Musimy wspinać się w górę. Uważając przy tym, żeby nie złapać a przeszkadzajkę, która zrzuci nas, jeśli na nią, jeśli za nią złapiemy. Liczba widocznych tu przeszkadzajek pokazuje, ile razy oberwaliśmy od przeszkadzajek. Dobra. Jak słyszycie ten dźwięk, to pamiętajcie, że możecie zmienić ustawienia dżidu. A co to za przeszkoda? Jeden robak. Dobra. Tu nie ma naszej drogi. Teraz jest trudniejsza część. Bo musimy tak ustawić ten słów. Dobra. To powinno wystarczyć. Musimy tak ustawić ten słów, żeby dało się za jego pomocą przeskoczyć. I chcę tę skrzynię. To teraz się wracaj. Nagrywam już jakieś 10 minut. Mam nadzieję, że do obiadu skończę. Dobra. Pora przygotować kolejne. Ta skrzynia coś za łatwo poszła. Niby nie powinienem być takim pesymistą, ale
Wiecie, widzicie soczystą skrzynię, która czeka, żeby ją wziąć. Na szczęście nie tym. Całe szczęście, że nie tym razem. Zanim ruszymy dalej, jednak muszę uleczyć tę drużynę. Dobra. Żeby musiałem jeszcze lepiej. I teraz możemy kontynuować podróż. Będzie, że mimo wzrostu Felix nie stracił swojej synergii. No i oczywiście musimy trafić w piksele, bo jak nie, to nasz bohater, zamiast przesunąć kolumny, po prostu zejdzie na bok, próbując ją ominąć. Uroki pixel movementu. No, to już tutaj. Tu znajduje się przedmiot, którego potrzebujemy do pokonania. Straciliśmy ołtarz. To jest... No. Ten zostaje z Jenną. Swoją drogą. Co to jest to jabłko? Zwiększa atak. Użyj ją na kimś, kto ma najmniej. Dobra, trzeba miała najmniej ataku. Teraz wracamy. Czasami taki sołd może nieźle. Czasami jeden sołd wystarczy, żeby załatwić sprawę. No i teraz... A nie, to nie jest droga. Teraz schodząc w dół, mogę sobie zmaścić. Ale najwyraźniej, jak mamy posążek, to już nas nie zrzuci. Nie ta psa energia. Znowu.
dobra. Hop. Dobra. Ten posążek, z tego co wiem, przyda nam się do pokonania węż. Do pokonania tego smoka tu. Ale zapytacie teraz pewnie... Jak? Swoją drogą... Jeszcze z tym na razie. Zdaje się, czy przypadkiem nie ma tu nic. Aha. Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć, że nie damy rady tam wyjść. No ale przecież to było do przewidzenia. Tego to już tak załatwię. Bo czemu by nie, jak mogę. Zastanawiam się, czy ta droga nie mogłaby być prostsza. Niby wiem, że mogę użyć... Niby wiem, że mogę użyć... Ołczy... Niby wiem, że mogę użyć innej drogi. Nie wiem, że mogę użyć... użyć teleportu, żeby wyjść. I nie tracić tak czasu, ale... I widzicie te głowy tęgu, prawda? Otóż... w tym miejscu... musimy użyć tańczącej figurki. To jest świetna figurka o nieznanych mocach. I widzicie, Tengu na nią spojrzały. Najpierw musimy wejść tutaj, bo mamy coś do zrobienia. I na pewno nie jest to walka z tymi Woodwalkerami. I użyję summonów, bo nie chcę mi się z nimi bawić. Widzicie, schodzą na jedno trafienie. Tu widzicie te liście, a powód, dla którego tu przyszedłem, jest cyklon, jest cyklopiec. Widzicie? Widzicie? Mamy już platformy. Ten przeciwnik wyglądający jak Cepet to jest Dreadham, ale nie wydaje mi się, żebyśmy mieli coś innego bawić.
I poziom 30 wbiła jedna z naszych postaci. Albo, nie wiadomo, albo Felix, albo Jenna. I pozwólcie, że ustawię drzwiny. Zaczęcie walki nimi będzie już o lepsze. Pies wszedł na poziom 27. Słyszałem, że jeśli wejdziemy za te głowy tęgu, to damy radę. Że wtedy zrobimy, co mamy za tymi głowami tęgu. To zrobimy. To możemy ułatwić sobie walkę ze smokiem. Ciągle ten mój ja i mój dawy spacjowania. Gdyby walka toczyła się automatycznie, to po prostu bym czekał. I gdybyśmy nie użyli cyklonu tutaj, to nie moglibyśmy przejść. A co to dla mnie za problem, samotny Woodwalker? No, piersa to musiały lepiej. Ale na resztę drużyny nie będę marnował. I tu widzicie słupy światła, co? Tu nie zejdziemy. Pozostaje zejść tutaj. Tak blisko, a jednak tak daleko. No nic. Najpierw rozwalimy adwersarzy. Dlatego nie pytajcie mnie, czemu pokazują wam kolejny raz sąd. Tutaj musimy najpierw użyć cyklonu. Tak. I proszę. Jedna kula światła już trafia do miski bestii. Tutaj musimy
znowu użyć przedmiotu tańcącej figurki. I proszę. Jeden ten guz się poruszył. Zastanawiam się tylko, co z drugim. W każdym razie... dwa słupy światła już są. Bardzo ciekawe, że mamy tu szalonego szkodnika. To jakiś nowy przeciwnik, zapewne. Ale szybciej padł niż ten Woodwalker. Idziemy dalej. I schody dalej. Pewnie, że nie musimy iść po tych schodach. Swoją drogą nie wiem, jak twórcy... Nie wiem, widok. O! Czyżbyśmy znowu coś tu mieli z wyglądem? Zobaczymy. Ojojoj. To była pułapka. No jak będzie. To była szalona roślina. Trzeba ją szybko wykończyć. A cóż się do tego lepiej nadaje, niż potężne ataki obszarowe. Dobra, musimy zostawić trochę na dół. I to jest bardzo trudne. Widzicie? Musicie przewidzieć. Musicie dobrze się zastanowić, jaki będzie wasz następny krok. Bo jak się pomylicie... to właśnie, zostaniecie zrzuceni. I oto Moloch. Bestia nie jest zbyt twarda. Ale połączeniu z Boreaszem może zdjąć przeciwników. Chociaż na tego obrygana potrzebujemy więcej. I Jidy nam się ustawiły w tej walce. A, jeśli w środku... Nie widzieliście, jeśli w środku walki upłynie nam czas regeneracji Gina, to... automatycznie nam się on ustawi.
I tu mamy pomieszczenie, do którego trzecie już pomieszczenie. Użyjmy tu figur. No. I smok dostaje trzecim światłem do swojego alkoholu. Swoją drogą. Czyżbyśmy mieli coś ciekawego? Nie. Te liście są to tak sobie. Tutaj nie możemy przeskoczyć, ale pamiętacie zapewne sztuczkę z wiatrem. Tak właśnie dostajemy się. Do tego pomieszczenia. Nie, nie powinienem tak często stawać, kiedy słyszymy ten dźwięk. Ale chiny są nam tutaj bardzo potrzebne. Dokładnie będziemy potrzebowali cyklonu. No. Fajnie, że mamy tu zjeżdżalnię. I szkoda, tylko że nie mogliśmy z niej skorzystać od razu. To czym ja zjechałem, to był skrót. Umieszczamy figurkę i tęgu. I mamy cztery światła. Teraz możemy już wracać. Po drodze nie zapominajmy oczywiście, żeby ustawić chiny. Swoją drogą nie mam pojęcia, jak to wszystko dostaje się do wnętrza i nas nie zabija. Swoją drogą już zrobiliśmy tu wszystko, co mieliśmy. Teraz pora udać się na spotkanie z gadziną. Tych już tak wykończyłem. Jedynym problemem może być właśnie ta zagadka. Ale od czego mamy
sejderkę przesuń. Ale od czego mamy sejderkę pozwalającą nam przesuwać przedmioty? Dobra. Jeszcze jeden strzał. Tu byłem za daleko. I jesteśmy. ...40 minut nagrywam. I zgadnijcie co, ponieważ już te strzałki zrobiliśmy, teraz nie będziemy musieli ich robić ponownie. Zaraz. Co my tu mamy? A, to tak sobie tu jest. Czyli wzrostu już tu nie potrzebujemy. No. Biegniemy dalej. I wtedy... No i jesteśmy dość w końcu. Serpent w końcu. Twój się wypełnił. To szansa, na którą czekałem. Pokonam cię, zanim następna pełnia księżyca i odratuję kurz i datę osobiście. Dobra, ty tak zwany strażniku. Zobaczymy, co ma się stać. O, to dziwne, nawet nie zareagował. Kamienie węż. A tym nie osłabiło go dość, że nie osłabiło go wystarczająco, żebym go pokonał. No proszę, pijany. I tu wchodzimy my. Ale za chwilę się tym zajmiemy. No, już jestem z powrotem. Czas wreszcie ubić tego gada. Ten smok mnie wykończył. Lepiej się przygotuję na to starć. Felix, a lepiej. Tu. Mogę wiedzieć, że nie wystarczy. Nasze by wystarczyło. Dobra, jeszcze jest strzelnik gotowy. Teraz nie ma odwrotu. Zapiszę. Bo nie chce mi się tego robić od nowa. No. Dobra. I ruszamy do walki z serpentem. Oto i on. Jest pijany, więc powinniśmy teraz mieć większe szanse.
No ale przy zwaniach. Ziemia. Ogień. Wiatr. I lód. No. To będzie pokaz. I nie pytajcie mnie, jak to się dzieje, że jesteśmy wewnątrz schronu podziemnego. I to bardzo grubego podziemnego schronu. A i tak możemy trafić przeciwnika meteorem czy sądem i nie oberwać przy tym. Dobra, już 1000 punktów zdrowia stracił. Ten toksyczny oddech mi się nie podoba. Na szczęście Felix nie został zatruty. Ale Jenna ma ten problem. Trzeba przyzwatora. No, widać, że smok jest podatny na błyskawice. No to wiem, jak go tłuc. Pytaj tylko... Wygląda na to, że najwięcej zadają mu ogień i wiatr. Ogień, wiatr i lód. Dobrze wiedzieć. No i drugi atak. Toksyczny oddech. Było ciężej poprzednim razem. Chill tak długo? Dobra. Może Clay Spire będzie dobry. Nie. Lepiej uleczę. I to porządnie. Jenę. A Jenna nie atakuje. Niby nie powinienem używać takich ataków, ale mogą zadawać większe obrażenia. Woda nie zbyt dobrze zadziała. Zostaje piorun. Albo raczej uśpienie powinno zadziałać. Powinienem zdobyć czas na leczenie się. Dobra. Felixa uleczę. No. Ten to Venom. Jenna nieźle ukrywa od trucizny. Felix też. O-o. To nie będzie dobrze. No i rozmanowany. Dobra. Uleczyli. Ale atak Serpenta jest niebezpieczny. Park, kanon, Kindle i czar. Dobra. Przydałoby się pozbyć trucizny. Wiem. Wyłącz. Próbuję go tak wyłączyć.
powinien dać coś więcej. Trzeba niech spotki atak. Feliksa zaprzeciemy leczny. No. Dobra. Atak plus. Szkoda tylko, że tak późno. O-o. Nowi przynosę. Dobra. Pora dalej. Zobaczmy. Dobra. Atak z nas. No eksplosję. Może mogę coś więcej zrobić. Spowalnia wroga. Może spróbuję dziki wprost. Powinno dać coś dużo. Trzeba. Kur na siebie. Dobry kiut na czerny. Dobra. To musiało go zaboleć. Szkoda, że nie dużo. Tak jeszcze popiół. Dobra. No to już bolało i to mocno. Lic. F. 2. Pieter. Dobra. Trzeba się patrzeć. Resztek. Nie mam uleczenia. To była taka Gaja. I tu. Ja nie wejdzie. Tu. Muszę użyć mocniejszych leczeń. No, to musiało go zaboleć. To też, choć już nie tak bardzo. O, jest mi tak. No to... Trzeba go wskrzesić. Dobra. Niebieska błyskawica. Dobra, jest straszliwy. No, ja sobie. Oj. Na pierwsza to nie zadziałało. Dlaczego? I znowu mnie zatruł dziad jeden. Trzeba mu się uleczyć. O-o.
Och, udało się. W końcu padł. Co za bestia. Wygląda na to, że smok nie jest w dobrym stanie. Ale nie wygląda, żeby był bliski śmierci. Nawet jeśli serpent został pokonany, nie mogę spocząć. Cicho, serpent. Serpent i ja. A. Naprawdę mam pokój. No i pokonany. I z tym Kushin, życie Kushinaty zostało szczędzone. Muszę wam podziękować. Macie moje podziękowania najszczersze. Gdzie idziesz? Do Kushinady. Tu trzęsienie się. I mamy nową tablicę. Co to jest? Zaraz się przekonamy. Władający ziemią może położyć swoje ręce na tym kamienie. Dostanie moc wtopienie się w ziemię, moc piasku. Władający ziemią może... To ty, Heli! Dotknij tego, dalej nie martw się. Dotykamy skały. I Felix dostaje nową moc. Piach. Co ta moc nam pozwala? A? O. Jesteśmy zaskoczeni. Najpierw. Najpierw zrobię pocisty. Teraz musimy odnowić tę energię. Potrzebujemy kryształu. Dobra. To powinno zrobić zaraz na początku. Chociaż coś daje nam ten piasek. Aha. Może by być pod powierzchnią. Tak długo jak... Nie wiesz. Tak długo jak nie wyjdziemy z piachu. Będziemy. Będziemy mogli przemieszczać się. I mimo, że pokonaliśmy serpenta, nadal mogą tu być walki, więc wolę się przygotować.
Dobra. Najwyżej mi duszy znajdzie. Już prawie godzinę nagrywam. Może te nie nam mieć dość. Tak. I wychodzimy. Nareszcie. To była dosyć nietypowa walka, muszę przyznać. Wychodzimy. I tu nie umieram, po prostu jest za zbyt. Położę się tu na chwilę. Jeśli idziesz do mnie, to mam powiedzieć, że siostrze, że żyję. Zajrzysz pójdzieć. Już mam nadzieję, że pokładałeś wyrzecz, czy nie? No właśnie. Haha, oczywiście. Dokładnie to się stało. Proszę. Byłeś... Ty tego pokładał, więc powinieneś zaakceptować. No to idziemy. Wychodź. Nareszcie wyszliśmy. Ale sprawę z Izumo zamkniemy kiedy indziej. Tymczasem przygotujcie się proszę na lagi. Ponieważ na dzisiaj to już koniec. A więc cóż, do usłyszenia. W kolejnym odcinku zagrajmy w Golden Sun The Lost Age. A do tego czasu trzymajcie się wszyscy ciepło, oglądajcie też inne filmiki na moim kanale i na razie. Mateusz SSJ8 żegna was wszystkich. Cześć!